Miejski Ośrodek Kultury rozpoczął 70. sezon kulturalny już na dobre. Oprócz działalności ponad 60 sekcji przygotował też jednorazowe wydarzenia i nowości. Jedną z nich jest do dzieła, czyli malarstwo przy kawie. Uczestnicy, którzy zapiszą się na warsztat, będą mogli namalować samodzielnie dzieło. Oczywiście pod okiem instruktora będzie to Przemysław Lubczak, nasz nowy instruktor, który będzie współpracować od tego sezonu z Miejskim Ośrodkiem Kultury. Będzie na Państwa czekała kawa, herbata, będzie miła atmosfera, każdy uczestnik dostanie blade ram, będą do dyspozycji farby, pędzle, także my wszystko zapewniamy. Jedyne co, to musicie się Państwo zapłacić. Koszt takiego warsztatu to 50 zł. Natomiast myślę, że to już jest znany cykl na całym świecie. To jest szczególnie dla osób, które troszkę chcą się pobawić malarstwem, nigdy tego wcześniej nie robiły i liczą na to, że po prostu będą zaopiekowane przez tego instruktora, który powie im, co mają robić krok po kroku. W tym miesiącu będzie temat żywioły. Zobaczymy, jakie będzie zaawansowanie grupy. Możliwe, że będziemy tworzyć obraz, który przyniesie nam instruktor i będziemy odwzorowywać ten obraz lub jakieś własne wariacje, jeżeli grupa będzie bardziej zaawansowana albo bardziej kreatywna. Także zapraszamy serdecznie. Myślę, że to będzie propozycja, która u nas będzie nam towarzyszyć przez cały sezon. Pierwsze spotkanie z tego cyklu w najbliższy piątek, 6 października o godzinie 18. Na spotkanie warto się wcześniej zapisać, dzwoniąc do MOK-u, mailowo lub wysyłając wiadomość na mediach społecznościowych Miejskiego Ośrodka Kultury.